Dzień dobry, tu nas z tej strony. Piąteczek, piątunio mamy i popołudniówkę na Skaniasaki zaczynamy. Taka sytuacja, mamy godzinkę gdzieś za 15 trzecia. Po pierwsze, co zrobimy? Najważniejsze to sobie karcioszkę do tacho wsadzimy, tak żeby pieniążki już leciały. No, elegancko, elegancko. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy dwie naczepy z łóżkami z bazy na bazę i tylko dwie naczepy, później już jedna na Worden i jedna na Os. Także powinna być szybka piłka. Powinna być. Zobaczymy, czy tak będzie. Wczoraj było od cholery korków, także trasa do Osterhout. Jak mi zajmuje bez korków 55 minut, tak zeszła godzina 40. Się troszeczkę wszystko przesunęło, ale mówię korki, jeszcze raz korki. Dobra. Rozpakowuje się mój cały majdan. Trzeba poukładać. I startujemy. Startujemy po Emmę. Dobra, panie i panowie, idziemy troszeczkę popracować. Zrzucamy naszą naczepkę elegancko. Nie ma lipy. Hardcore musi być. Jeden, drugi. I jeszcze został nam ABS-ik. Strasznie ciężko chodzi, powiem wam. Ok. Mamy to. Muza leci. Antua jeszcze nie ma. Także my zaczynamy. On troszeczkę później zacznie, gdyż ponieważ jakobyż on nie ma Emmy, a ja mam Emmę. I muszę przerzucić dwie naczepki. Więc muszę być szybciej. Leci z tematem. Okidoki. Mamy to. Jeszcze co nam zostało? Opa! Damy radę jedną ręką to złapać, czy nie za bardzo. Poszło. Tak jak wspominałem, drucik z głośników. Ja pierdziele. Nie ma to jak fachowo wykonana robota przez mechaników. Masakra. Dobra, są my. Muzę wyłączymy, bo zaraz nam przypieprzą prawa autorskie. I tyle będzie. Dobra, odjeżdżamy. Ciutkę go w dół. Damy. Pek. Oj, leć, szybciej, gościu. Jak tam? Będzie. Musi być. Dobrze. No to co? Zaczynamy! Popołudniówkę zmieszaną z nocką. Będzie was dzisiaj prowadził kapitan Tuńczyk. No i stoją elegancko, stoją naczepki. Ciofamy. Ja nie wiem, tutaj ci magazynierzy, patrzcie, widać tam w lusterku czy nie widać. Wiecznie jak tu przyjadę, wiecznie siedzą. Ja nie wiem, czy oni coś na tym magazynie tutaj robią, czy nie robią. Chyba, że tak zajebiście umieją sobie ustawić robotę, no to gratulacje i pozazdrościć. Bo żeby tak sobie robotę ustawić, nie robiąc nic, to trzeba mieć łeb na karku, powiem wam. Dobra, poszła do góry, to ja cofamy. Pęk! Było jebnięcie. Do przodu siedzi. Elegancko, stryk. I idziemy się podpinać. Ale nie, idę sam. Bo jestem na obcince. Wiecie co spięć. No i mamy to jeszcze zestaw wypoziomować. I uciekamy. Tak średnio schodzi około godzinki na jedną tą naczepę, co teraz wieziemy sobie.
O, tak trzeba dojechać 6-7 km, rozładować, wrócić tu z powrotem, no to tak będzie, będzie koło godzinki ze sztuką, a mamy dzisiaj dwie, czyli około 2 godzinek tutaj nam dzisiaj zejdzie na dzień dobry. No i później mówię, dwie naczepki, jedna na Wurden pod Utrecht, druga do nas tutaj na bazę na Os. O, jest Antua. Wiatraczysko poszedł do swojego dzika. Dobra, lecimy sobie. O, powoli na tym progu, bo tu już tu kiedyś parę rzeczy urwałem. No, elegancko później w serwisie siedziałem. TC wtedy miałem mana jakiegoś czy coś, od parę tych aut było. Ale to był taki ten chwilowy, na jeden dzień dostałem. Za szybko przypierdzieliłem, nie podniosłem kunia do góry i przytupiłem. Ej, taki dzyndzel tam z powietrza urwałem. No, taka sytuacja. Dobra, lecimy na Forstenhravdong. Hardcore. No i zbliżamy się powolutku, zbliżamy się powolutku. Od razu sobie dolałem za 361 euro. Wczoraj za 500, czyli 860 jurków w 2 dni zalałem do baku. A punkciki na karcie się zbierają tuńczykowej. Zajebiście. Bardzo się cieszę, że zabrali mi kartę do tankowania na bazach, bo teraz się mogę legalnie tankować i nic nie mogę powiedzieć na totalu i walić sobie punkty na kartę. Hardcore'owo. Dobra. Są my powolutku, to jakieś wykopki mają. Miniemy to. Pyk, pyk. Kable ciągną. Normalnie ciągną kabla. Dobra. Są my na bazie, panie i panowie. Są my na bazie, tam Monia już wie, że jadę. Zespół do zadań specjalnych powinien już tam stać. Standardowo sobie teraz zawiniemy banana i podjedziemy sobie tyłem. Ciekawe, czy naprawili ten dok, co wczoraj gościu zepsuł. Ciekawe, ciekawe, bo coś tam przydupił, także rampa opadła i już nie szło tego podnieść. Zastawili to europaletami i mieli to naprawić. Ciekawe, czy to ogarnęli, czy dalej jesteśmy bez jednego doku. Pyk, pyk, pyk. Elegancko siebie cofniemy i zobaczymy, czy... O, no jedź, 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 jedź. No, dobra, puszcza mnie. Jak mnie puszcza, to lecimy. Dobra, kolega sobie pojechał. A co my tu mamy? Nie naprawili. Dobra, to pasujemy się w środeczek. Dobra, mamy pierwszą lufę strzeloną. Tutaj ziomeczek, też Polak, rozładowuje busa. Proszę bardzo, po robocie. No co, dobra. Jedna zrobiona, jedna do zrobienia, a potem lecimy w teren. Hardcore'owo. Ileś tam pauzy wykręciło, będzie 15 czy nie będzie? Tyr, 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 tyr. Aha. Poczekamy sobie. No. Dobra, co by miało miejsce? Proszę, tu jest. 13 minut. O! To nie, nie, nie. Nie startujemy. Czekamy sobie do 15. Technicznie, żeby potem niepotrzebnie się nie pauzować. Pyk. Dobra. 15 skoczyło. Odjeżdżamy. No i uciekamy, uciekamy. Z pierwszą pustą. Opa! Lecę jak torpeda z ubota. Hardcore'owo. Pach, 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 pach. Dobra. Oj, co wam powiem? Dobrze jest. W tym tygodniu będę miał ze 50 godzin. Wystarczy, bez soboty. Więcej do szczęścia nie potrzebuję. Pa, pa! Lecimy, lecimy!
No i jesteśmy u siebie na Wościach. Antoine już pojechał, ale on ma dzisiaj trzy noczepy, dlatego sobie startował wcześniej. Nam została jeszcze sztuka tutaj. I też będziemy uciekać jeszcze z godzinka. Na to nam zejdzie może? Nie, może nawet nie. Dobra. Stoi. I elegancko. Tutaj bez kamerowania, bo w tej godzinie jest 1500 gapiów. Wiecie co jest 5. Dobra. Dokuję, przepinam i ciśniemy. I już, znowu w trasie, szybka przepinka. Za drugim razem wjechałem do doku, bo to skrętna i od razu mi uciekła. Za mocno skręciłem, musiałem poprawić, ale za drugim razem wlazło. Powiem wam, wiecie co? Jak widzę ciężarówki z Fosa na polskich blachach, to nie macham im. Nie macham, nie witam się. Czemu? Bo gdy ja witam, wyciągnę albo jebnę światłami, może co 20 odmacha. A wiatrak za każdym razem jedzie z daleka już, kurwa, łapa u góry. Siema, ziomuś. Nasi ni chuja, nasi jacyś tutaj zdziczeni są. Zdziczeni, tutaj jak widzę, bułgarskie blachy albo polskie blachy na fosowskich samochodach. Nawet nie macham, bo to nie ma sensu. Także taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. Dobra, co? To jako ciekawostka było, że naszym nie macham, bo nie odmachują po prostu. Dobra, lecimy dalej. I są my na miejscu. Standardowo. Banana. Strzelimy. Jak tam na dokach wygląda? Puściutto. Patrzcie, zajebiście. Doki mamy puściutkie, także zajebiście. Walę sobie na dok zaraz przy murku. Nie wiem, niby najgorszy do wjazdu, a ja lubię tam wjeżdżać. Przynajmniej mam odniesienie, mam murek. Technicznie rozwiązana sprawa. I cofamy sobie elegancko. Będzie. Można się już łamać powoli. Pyk, 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 pyk. No i co wam powiem, mamy to. Idę sobie otworzyć. I co, rozładuneczek, tutaj mamy pół naczepy. Co mamy? Takie coś mamy, nie ma dużo. Połowa. Do wozu, piraci, do wozu. I opa. Pyk, 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 pyk. Jak tam wygląda? Nie widzę. Nie interesuje. Ciutko naprostować. Będzie. Bach. Siedzimy. Dobra. Idę pomagać. Jestem dobry kolega, nie? To za chwilę. I elegancko. Towar zrzucony. Teraz nas chłopaki ładują pustymi wózkami. A ja w międzyczasie opierdzielę sobie jajecznicę z kurczakiem i bułeczką. Tak, o, w oczekiwaniu na załadunek. A nie powiem, że już mi jest się. Bo się. Dobra. Taka sytuacja, coś wam jeszcze pokażę. Namierzyłem tutaj wczoraj kontakty. Podpiąłem się kablem do tego i kurwa nie ma prądu. A za cholerę nie wiem. Gdzie to się włącza? Powinna być jakaś przetwornica, ale nigdzie nic tutaj nie widzę. Także nie zjem sobie ciepłego później posiłku. Chyba, że jest zdupione. Będę musiał Antoine zapytać, co jest 5. Dobra, wrota zamknięte. Odjedziemy chłopakom, żeby im nie blokować doku. I zjem sobie tutaj, na parkingu. Na szybko. I leci po swoją naczepkę. Pach, 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 pach. Gdzie będę się ustawić? Miejsca nie ma dla mnie tu. Kurwa, się nigdzie nie zmieszczę. O, i elegancko tutaj sobie staniemy.
pyk. 5 minutek na żarcie i lecimy dalej. Jajeczniczka z kurczaczkiem. Tar. I bułeczko. Nie chciał mi się ryżu gotować. Dobra, biorę się za Michę. Ale powiem wam, pisior z Antuana zajebał moją naczepę. Tą, którą ja sobie miałem wziąć, to zapierdolił. A ja muszę jechać na stację, tam gdzie tankujemy, i pobrać taką 15436. Ale kutas. Bo on wczoraj przywiózł 779, ona tutaj ma zostać do APK, czyli do przeglądu. I nie chciał mu się jechać z bazy na bazę po naczepę, to zapierdolił moją. I teraz ja muszę, kurwa, naginać. Ja. Luz, baranie. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. Ładnie mnie wysterował. O, leń. Normalnie leń. Dobra. Przejedziemy się. Zobaczymy, czy tam stoi. No, ale nieładnie zrobił. No i jesteśmy na pompie, gdzie się gaz tankuje i stoi. 15436. Dobra. Zawijamy to i spadamy na Osterhout. No. Mamy to. Teraz tylko ciofnąć. I siedzi. Ręczny luz. Idziemy się podpinać. No ale nieładnie, nie fajnie zagrał. Bo to kurwa nie była jego naczepa, tylko moja. Niby nic, ale widzicie. Wiatrak to robi po prostu sobie tak, żeby się nie narobić. Najlepiej jak to zimnie zapierdala, nie? Dobra, bierzemy się za robotę. ABS-ik, stryk, myk, czerwony, pyk, elektra, czarny, nie, biały, biały tu, czarny tu i żółty, keble tu. No i okej. Zaraz sobie przejdziemy, zobaczymy, czy tam wszystko si jest z tą naczepą. Siadło, siadło. Kopyta. W górę. Raz. Opa. No i gitara. Mamy to. Dobra, trochę się pomyczyłem, bo nie wiedziałem, gdzie tą korbę mam przypiąć, nie ma żadnych chwytów. Tak ją wdupiłem. Jak sobie jest. Co chwilę z inną naczepą, ja wiem, gdzie jest miejsce na to. Dobra. Szybko. Czy wolne? Czy puste? Puściutka, możemy uciekać. Okej. No, wygląda dobrze. Nie ma jakiejś tam tragedii. Dobra, wprowadzę w system, że pobieram taką i taką naczepkę i uciekamy. I widzimy się pewnie gdzieś w Osterhout na IKEA. Yo! No i dojeżdżamy sobie, dojeżdżamy. Papu zjedzone, naczepka przepięta. Przesmyczyliśmy się 69 km. Zaraz będziemy na rondzie z bączkiem. Tutaj dziarę wystawiłem. Gdyż świeżynka, trzeba kremować. Tutaj gdzieś mamy krem. Jest tam krem do dziar. I tak, taka sytuacja, licznik z GSX-era. A tutaj mam pustą zewnętrzną część. Tutaj pójdzie w niedzielę. Pójdzie motocyklista, którego goni kostucha z kosą. To tak, żeby po prostu tutaj całą łapę, całe przedramię wypełnić, to będzie druga. Tu będzie druga, a później od łokcia do barku to za tydzień w niedzielę. Tydzień po tygodniu mam po 6 godzin sesję, także cały rękaw jebnę. Calutki, a potem się chycę za palce.
Dobra. Taka sytuacja, rondo z bączkiem, hardkorowe, pyk, myk, fyk. Zgasimy sobie światło, nie muszą widzieć, co tu się dzieje. No gościu, jedziesz, nie jedziesz, o co ci chodzi? Ruszaj, ruszaj, bo ja nie widzę teraz, czy mogę, nie mogę. Jebłem go, na momencie. Angol, kierownica po prawej stronie. No, dobrze. Kieruneczek, tunuś, gamoniu. Pięknie, łoczkami tutaj zrób, żebyś nie wydupił tam w krawężnik. O, pięknie, i wracam na swój pas. A jak naczepka? Idealnie poszła, idealnie. Dobra, 1300 metrów i lądujemy. I dojeżdżamy, ograniczenie 3 dychy. Tuna tutaj się w dupca 80, czasem 85. A jedziemy z Walterem i jedziemy 50. No tak, no tak. Opa. I łuczek. I pakujemy się za gościa. Elegancko. Fyk, myk, pyk. I stoimy. Ręczny luz. Pas. Kurwa, tu jest. Pas, światełko na szybko, wyłączamy maturek. Co wam powiem? Zapierdzielam po papiery do biura i zobaczymy, co nam naszykowali. Także komu w drogę, temu trampki. Komu w drogę, temu trampki. Świateł nie wyłączyłem. A, nie interesuje. Nie interesuje. Lecimy na zwiat. No i mamy 19:21. Często z nią ostatnio latam. Wczoraj chyba z dwa razy ją miałem. O! Okej. Tam zrzucamy gdzieś tutaj na parkingu, sobie zostawimy. I będziemy szukać 19:21. Do wozu! Kurwa, ciemność nie widać. W GoPro to już w ogóle. Dupa. Ciemność, widzę ciemność. Okidoki, dzisiaj zdjęć nie robiła, jest sama, a my musimy sobie teren namierzyć. Tam jest jakaś rajka, może tam wjadę. Tam jest wolna, chyba że tutaj coś będzie wolnego, to tutaj byśmy się gdzieś wmontowali. Widzicie coś? Bo ja ni chuja. O, między czerwoną a żółtą coś będzie. Tararara. Idealnie dla nas. Dobra. Szybko nawijamy. Prawa wolna. Żaden dzik nie leci. I gitara. Pyk. I z powrotem pyk. I mamy to. Mamy to, panie i panowie. Mamy to. Jak siedzi? Pięknie siedzi, kurwa. Chociaż nie idealnie, ale sobie naprostuję, żeby nie było, że tu na gamoń krzywo wjechał. Pyk, pyk, o i fyk. I tu zostajemy. Dobra. Coś kurczę popieprzyłem w telefonie służbowym przy wpisywaniu naczepy. Obniżkunia. I zamiast tej, co tu pobieram, 19:21, to wpisałem tą, którą przytargałem. 15, tam coś, tam coś, tam coś, tam. Ale szczerze, nie interesuje. Ma być dostarczone i tyle. Dobra, szukamy 19:21. Gdzie ona może być? Obstawiam, że z tyłu. No to szukamy. No to szukamy. Tutaj nie będzie. Pyk, pyk, pyk. O, po krawężniku poszedł. Tuna. Tuna dzik. Poszedł jak torpeda z ubota. Okej. Tu nie widziałem, także no musi gdzieś tutaj na tyłach być. Boże, jak jej tutaj gdzieś nie dojrzę, to trzeba będzie się wracać całkowicie na początek, bo wtedy
Widocznie tam będzie miał być. Co my tu mamy? 1921. To nie nasze, to nie nasze. Tu nie nasze. To też nie nasze. 1921 to ona jest chyba biała, jak pamiętam dobrze. Cała biała. Z napisem Snell. O! Tararara! A mówiłem? Dobra. Podjeżdżamy i zawijamy. Mamy to. Akurat tam ziomaczek pojechał. Co mi, papieroski sprzedaje? Mamy gotową naczepkę. Mogę ją podpinać. No to leci. Podpiąć dzika, ko rękawiczki jeszcze. Pach! Trzeba zawinąć. No i mógłbym sobie lampkę włączyć, nie? Czemu nic nie mówicie? To kurwa, nie świeci się. Tarara! Elegancko. Ok, mamy to. Mamy to. ABS-ik. To jest chyba ta dziura. Czy nie ta? Kurwa. Ta. Jest czerwony do czerwonego. Super Elektra. Czarny do czarnego. Biały do białego. I co nam zostanie jeszcze? Żółty Haeble. Elegancko. Siedzi. Siedzi, panie i panowie, mamy to. Dobra. Tam nie ma tych, resztę zaciągłem. O, żebym znowu nie biegał jak wczoraj. Sobie podpinam kable, a tu nagle mi fura odjeżdża. Tak stałem bliżej, 3-4 metry od doku, jak przypierdoliłem, to myślałem, że sobie żebra połamałem. No. Od razu do kabiny i już nie zdążyłem zaciągnąć. Jak się oparłem o kierownicę, to mówię, połamane. Dobra, lecimy. Tutaj wszystko wskoczyło. Siedzi. Zobaczymy sobie, co tam mamy na pace i czy dobrze zamknięte, bo często gęsto chujowo zamykają. No oczywiście niedopięte gamonie. Zawsze trzeba sprawdzać. A mamy coś takiego. Tar, 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 tar. Ok. Poprawimy sobie i uciekamy. Dobra, siedzi. No i tak powinno wyglądać. Elegancko. Jest kozacko. Dobra, to co? Panie i panowie, wsiadam i widzimy się gdzieś pod bordem. Taka sytuacja, tak żeby te filmy nie trwały 45 minut, bo mi się też tego nie chce tyle sklejać, a mi się tego nie chce tak długo oglądać. Także, no za jakiś czas. No i przesmyczyliśmy się do Worden. Mamy jeszcze kilosa na bazę, kierunaczek i tam będziemy zrzucać ikeowskie graty. Ciekawe, ciekawe, czy będzie miejsce. O, jak ja tutaj nie lubię dokować. Strasznie. Oj, co mi się tak ridże, żeby znowu nie było powtórki ze wczoraj, że po barierkach będę jeździł. Ale nie, nie ma źle. Nie ma źle, jakieś przyjściowe ziewanie. Pyk, pyk, pyk. Rondyjeczko, jak tam naczepka, elegancko. Kieruneczek. Pyk, jak tam naczepka, bardziej niż elegancko. O. I malina. Oj, co wam powiem, panie i panowie? Ciemno jest. Ciemność widzę, ciemność. Zaraz jesteśmy. Tutaj byśmy w prawo skręcali, ale to za dnia. Teraz tam jest brama zamknięta, dlatego walimy prosto. Tą malutką bramą sobie wjeżdżamy. Właśnie.
trzeba zadzwonić. Trzeba zadzwonić. Telefonik lipstrek. Idzie? Nie idzie. Kurwa. Jest. Dzwonimy. Magiczny kod wbity. I proszę bardzo. Pstryk. Teraz możemy wyłączyć telefon. Dobra. A tu mnie się już burza załącza. Pyk, nie teraz. Dobra. Są my. Szukamy sobie teraz. Tutaj pod zakaz się wdupimy. Nie wolno, ale jest szybciej. Jest szybciej i już patrzymy, czy się zrzucimy. Pewnie, że się zrzucimy. Tyle, że zaś najebało ciężarówek. Ajajaj, ja nie lubię czegoś takiego. Dobra, nawijam banana i dokujemy. Cofaj tuna, cofaj, będzie słychać. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. Czekajcie, muszę sobie luknąć, gdzie my to są. Okidoki. Pod siódemkę, ale krzywo idzie. Trzeba się będzie wyciągać. Elegancko. Dobra. Teraz do przodu. Pyk, pyk. Bo tak nie możemy stać. Jeszcze raz. No niestety, niestety. Ja kurwa nie jestem mistrzem cofania. Gdzie to kurwa jestem wsteczny? Ciu? Tu. Ale jakoś daj radę. Pach, 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 pach. Czyli będzie za drugim podejściem. Oj. Skrętna ośka, ale jest ok. Dobra, mamy to. Ręczny. Za drugim razem stary wjechał. Dobra, idziemy otwierać klapę. Drzwi, wrota. Jak zwał, tak zwał. Hardcore. Pyk, 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 pyk. Zadokowane, zadokowane. Ja mam do was pytanko. Tutaj jest... dwa wejścia są. Się przerzucę. Zapalniczkowe jest jedno. Już latarkę włączę, bo tu gówno widać. Stryk. I o co mi chodzi? Chodzi mi właśnie o to. Mamy tutaj 24 i takie gówno, co to jest w ogóle? I 12 na zapalniczkę normalną. Potrzebowałbym przejściówkę z tego 24, żeby z drugiej strony kabla wychodziła zapalniczka. Czemu? Bo teraz jestem podpięty pod 12, a mój podgrzewacz nie chce się gotować i mam zimne żarcie, zimna micha. Ma ktoś jakiś plan? Coś takiego zrobić, w sensie przejściówkę jakąś, żeby to miało ręce i nogi, można by było podpiąć się tym do przejściówki do tego, jeżeli ktoś ma taką przejściówkę albo wie jak to wygląda, to prosiłbym w komentarzu napisać, a najlepiej wkleić link, bo ja nie mogę znaleźć. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektroliza, akumulatorna, a 12 mnie nie ratuje do tego. No dobra, czekamy aż nas zrzucą i spadamy na Osterhaut po naczepkę ostatnią na os. Także co? Ja myślę, że tak. Na tyle by to było. Ja się z wami żegnam, żeby to znowu nie miało 100 godzin ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Na raju.